Ciężko, bo młodzi chłopcy, nie wiem, nie mają wrażliwości na starszych ludzi. No właśnie, panie Marku, ja pana muszę zapytać o jedną rzecz, bo to mnie nigdy nie dawało spokoju. Czy pan w swoim życiu szczelił bardziej, ze swojego oczywiście punktu widzenia, szczególną bramkę niż tą, którą szczelił pan na Wembley w meczu eliminacji Mistrzostw Świata przeciwko Anglikom? Ja zawsze mówię, że szczeliłem dwie bramki. Na Wembley to jest ta historyczna. I najpiękniejsza w mojej karierze to jest ta z połowy boiska Wizymisz. No właśnie, pamiętny mecz Ligi Mistrzów 96 rok, czyli Atletico Madryt, Widzew Łódź. Niech mi pan powie, tak z ręką na sercu, w którym momencie pomyślał sobie pan, a strzelę tą bramkę z tej połowy boiska? Znaczy w każdym momencie byłem przygotowany, bo oglądałeś już wcześniej, bramkarz często wychodził, więc jak była okazja, to po prostu przygotowałem sobie tą piłkę i uderzyłem, no i wpadło, i do odważnych świata. No i ostatnio...